Córek Koryntu, tirówki, grzybiarki, panie lekkich obyczajów. To tylko niewielka część określeń dla najstarszego zawodu świata. Choć każdy z nas wie, o co chodzi, rzadko na pytanie, co robią te panie przy drodze, usłyszymy, że mamy do czynienia z prostytucją. A po co one tam stoją? No nie wiem. Jagody? Grzyby zbierają? No może na grzybach są, nie wiem. A nie przeszkadzają panu, tak? Ja tu nie mieszkam, ja mieszkam w Swarozinie, to ale to przejedzie pan czasami. Co? Przejedzie pan pewnie ale czasami. Ale do mamy. Jagody zbierają. Jedzie tu pani czasami rowerem właśnie? Jeżdżę czasami. A tam takie panie stoją w lesie. No kto to ale jest? Ja nie wiem, nie mam pojęcia. Ale widziała ja pani? No widziałam. Kim one są? No nie mam pojęcia. Grzyby zbierają? Ja nie rozmawiałam z tymi paniami, więc nie mam pojęcia, więc jak panowie są zainteresowani, to pewnie się zatrzymują, tak? A, ale po co? No nie wiem po co. Nie wiem, czekają za kolegami, czy coś tam się może umówiły z kimś. Ale tak są dziwnie wyzywająco ubrane. Bo ja wiem, teraz taka moda. Miejsc, gdzie można napotkać tirówki, nie brakuje przy co bardziej ruchliwych drogach na terenie całego kraju. Takie miejsce ma również i powiat tczewski. Mowa o lesie w pobliskim Waćmierku. Wyzywające ubrane i wymalowane panie przechadzające się po drogowym poboczu to już stały element krajobrazu w tej niewielkiej miejscowości. Co na to mieszkańcy Waćmierka i okolic? Jak mnie nie przekażę, to chyba tutaj też ludzie nic nie przeszkadza. Nic złego nie robią. No nic złego nie robią, bo stoić każdy może, nie? Mnie nie przeszkadzają. Ja już wyrosłem z tego, a tak po drugie. No nie wiem, przecież one może się tam umówiła z kimś, czeka za koleżanką czy kolegą i patrzy w tę czy w tę stronę. Ale nie stwarzają zagrożenia na drodze, bo policja będzie je teraz kontrolować częściej. No to słyszałem właśnie, ale te tutaj co do jeziora się wjeżdża, to nie, bo one nie wychodzą na drogę, one stoją tak w głębi. No ale taki kierowca jedzie z górki na łuku drogi, zobaczy taką panią, może nie zdąży skręcić. Podobno są tacy kierowcy, że się umawiają z nimi, no to... A na co się umawiają? Ja wiem, na kawę, na herbatkę. O, jaka buźka tego. No ale też. Skąd kawę, herbatkę tu w lesie? W lesie, tu jest lokalek i tego ładny. Jest go wyjść. No ogólnie panu to nie przeszkadza. Nie. Okazuje się, że często roznegliżowane panie nie na wszystkich działają. Jak przyznają niektórzy kierowcy, ot, stoją, bo i stoją. Żadna to atrakcja. Mi nie przeszkadza to. Ja nie używam, także nie przeszkadza. Ale zagrożenia nie ma na drodze? Znaczy, ja nie zwracam, to znaczy ja nie zwracam uwagi na to po prostu. Ja jadę dalej, mnie to nie interesuje. Może inni po prostu, nie? Widzi pani, ile tu samochodów przyjeżdża i to nie tak, że tirówki i z tira wysiada, facet idzie. Luksusowe stają i wjeżdżają tam i... I wcale nie no. Kierowcy tirów? Nie, ja jeszcze nie widziałem, żeby tir tu przychromował. Ładne samochody wjeżdżają tam, nakręcą sobie nad jeziorem. Zapakują do samochodu, jadą gdzieś tam w głębi, no i co? Tymczasem obojętni wobec stojących przy drogach pań nie są policjanci. Radio Gdańsk poinformowało niedawno, że do komend wojewódzkich w całym kraju rozesłano pismo objęte klauzulą tajności, w którym władze policji zapowiadają walkę z paniami oferującymi przy drogach swoje wdzięki za pieniądze. Z informacji rozgłośni wynikało, że chodzi m.in. o częstsze patrole w okolicach, gdzie gromadzą się prostytutki, by odstraszyć ich ewentualnych klientów. Tczewska policja na temat wspomnianego pisma się nie wypowiada, ale przyznaje, że środowisko prostytutek i ich opiekunów jest na bieżąco monitorowane przez funkcjonariuszy. To nie jest żadną tajemnicą, że policja musi mieć rozpoznanie w tym środowisku. Wprawdzie sama prostytucja nie jest w Polsce karana, ale na przykład już przestępstwo sutenerstwa czy stręczycielstwa jest karane. To i dlatego my musimy mieć rozpoznanie, aby ścigać tych przestępców, musimy mieć rozpoznanie również w środowisku prostytutek. Sama prostytucja nie jest w Polsce zakazana. Jakie zatem narzędzia do walki z tego typu zachowaniami ma policja? To bardzo często kobiety, które pochodzą zza naszej wschodniej granicy, a więc muszą mieć pozwolenie na to, by przebywały na terenie Polski. Te osoby często nie mają takiego pozwolenia, stąd policjanci kontrolują je, legitymują, aby sprawdzić, czy nie dochodzi do nieprawidłowości. Również policjanci z ruchu drogowego dbają o to, aby było bezpiecznie. Niestety
te kobiety niejednokrotnie stoją w takich miejscach i zatrzymują samochody, gdzie zagraża to bezpieczeństwo. To są łuki drogi, to są wzniesienia, stąd dosyć częste kontrole. Natomiast nie jest tajemnicą, że my rozpracowujemy to środowisko, musimy mieć wiedzę na temat tego środowiska na bieżąco. I na koniec pozostaje inna kwestia, nieco zapomnianej w dzisiejszych czasach, dobrze pojętej moralności. Ja tych pań nie osądzam, od tego jest Bóg. Widocznie te kobiety mają ciężkie warunki, dlatego tutaj stoją i w ten sposób sobie zarabiają. Życiowa sytuacja ich do tego zmusiła.